Wielkość Świętego Michała Archanioła. Wydawnictwo Rozemaria. Dzień 26. Wielkość Świętego Michała Archanioła w wypraszaniu zbawienia wiernym. Święty Michał Archanioł. Tak bardzo kocha swoich czcicieli, że stara się, aby byli przeznaczeni do życia wiecznego. Kościół nazywa go dawcą zdrowia, ponieważ nie tylko niesie krzyż, znak naszego ratunku i odkupienia, ale także opieczętowuje dusze wybranych, aby nie poniosły szkody. Tak opisuje go święty Jan w Apokalipsie, gdy widzi go przybywającego ze wschodu z pieczęcią Boga w dłoni. Święty Michał woła do czterech aniołów, którzy mieli wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Prosi, aby nic nie robili do czasu, gdy nie oznaczy czuł wszystkich sług bożych. Tak jak Antychryst naznacza swoich zwolenników, tak Święty Archanioł opieczętowuje wybranych. Proś go, aby odcisnął na Twoim czole ten znak. Znajdując się najbliżej Boskiego Tronu, Michał Archanioł otrzymuje od trójcy przenajświętszej łaski, którymi obdarowuje dusze przeznaczonych do wiecznej chwały. Jak wyjaśnia święty Bonaventura, zabiera przeszkody w cierpieniach, odbiera opór naszym przeciwnikom, odpiera ich wysiłki, oświeca nas i skłania do skruchy. Rozdaje łaski, umacnia, utwierdza w zdobywaniu cnót, wyjawia niebiańskie tajemnice, zapala w sercach pragnienie nieba, zanosi zasługi i dobre uczynki przed oblicze Boga, wprowadza wybranych do raju. Jego mocą możemy zwyciężyć świat, cielesność, szatana czyli trzech nieprzyjaciół naszej duszy. Na jego rozkaz całe stworzenie jest mu posłuszne. Tak jak z jego pomocą Bóg zatriumfował w niebie nad Lucyferem. Kościół mówi, że jego modlitwa prowadzi wybranych do nieba. Kto, wzywając jego pomocy, nie został zbawiony? Jednym z największych zmartwień niszczących ludzkie serce jest niepewność co do liczby wybranych. Człowiek nie wie, czy jego imię zapisane jest w Księdze Życia. Te wiedzę posiada tylko Bóg. Dlatego w żywotach świętych czytamy, że nawet oni, pełni heroicznej świętości, bali się o tym myśleć. Jednak teologowie pośród wszystkich innych znaków wskazują na specjalne nabożeństwo do świętego Michała Archanioła, który jest pomocą dusz wybranych. Więc jeśli i ty pragniesz wiecznego zbawienia, kochaj i oddawaj cześć niebieskiemu Serafinowi, naśladując jego cnoty: pokorę, łagodność, posłuszeństwo. Czystość i miłość względem Boga i Bliźniego. Obiecaj, że będziesz przyzywał go i oddawał cześć każdego dnia, a pomoże Ci w ciężkim pielgrzymowaniu po tym świecie, a następnie wprowadzi Twoją duszę do raju. Objawienie Świętego Michała w Sienie Świętemu Galgano Guidotti pustelnikowi. Zapanowania panowania cesarza Fryderyka urodził się w Sienie chłopiec imieniem Galgano, który w ciągu swojego życia oddawał się rozpuście. Podczas snu dwukrotnie objawił mu się święty Michał, nawołując do zmiany postępowania i poświęcenia życia Bogu. Archanioł przybył do niego po raz trzeci. Matka i krewni usiłowali odwieść chłopaka od tego zamiaru, proponując mu ślub z piękną i zamożną kobietą przekonany przez bliskich wyruszył w drogę aby zobaczyć przyszłą małżonkę jednak w pewnym momencie koń na którym jechał zatrzymał się i nie chciał pójść dalej podczas gdy galgano popędzał konia aby podjął przerwaną drogę uświadomił sobie że to anioł zatrzymał jego kroki widząc ten cud jeździec zmienił swoje plany rozpoczął życie w samotności poszcząc i oddając się modlitwie po roku surowego życia został wezwany do chwały nieba, słysząc te słodkie słowa. Wystarczy tego, co wycierpiałeś. Nadszedł czas, abyś mógł cieszyć się owocami tego, co zasiałeś. Galgano umarł w wieku 33 lat, w roku 1181. Jego świętość oświetlona była wieloma cudami za życia i po śmierci. Modlitwa. Potężny książę Michale, uwielbiam Cię i błogosławię za wielką moc, którą Bóg Cię obdarzył. Proszę Cię, abyś zechciał włączyć mnie w poczet Twoich sług. Wstawiaj się za mną u Miłosiernego i wyproś łaskę bycia Jego wiernym sługą. Otaczaj mnie opieką, dodawaj sił do walki z pokusami, abym pewnego dnia mógł cieszyć się razem z Tobą oglądaniem Boga w niebie. Pozdrowienie. Pozdrawiam cię, święty Michale. Odciśnij w mojej duszy znak bycia wybranym. Zadanie. Nie mów źle o bliźnim. Gdy tylko ci się to zdarzy, napraw swój grzech. Nowenna do anioła stróża. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod wąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia wstał, Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, Grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie. Żywot wieczny. Amen. Dzień czwarty. Aniele Boży, stróżu mój, kochający przewodniku, który poprzez nieustanne ostrzeżenia zapraszasz mnie do uwolnienia z grzechu, za każdym razem, gdy upadam. Błogosławię Cię i dziękuję razem z chórem potęgi, który zatrzymuje szatana. Spraw, aby moja dusza obudziła się z letargu, z letniości, w której trwa, aby potrafiła przeciwstawić się i zwyciężać wszystkich jej nieprzyjaciół. Modlitwa do anioła stróża. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen.